Z Ewangelii według Świętego Marka. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. Nie sądzę, by to była kobieta, którą wszyscy opuścili, kobieta takiej samotności i takiego takiej frustracji, że od tego braku, dotyku popadła w chorobę. Myślę, że miała wokół siebie ludzi, którzy ją kochali, troszczyli się o nią, opiekowali, także głaskali jej rękę. Ale nikt nie potrafił zrobić tego tak jak Jezus. Z taką miłością, miłością tak uzdrawiającą, miłością tak leczącą duszę i ciało, że kiedy on jej dotknął, to ten dotyk był tak święty, tak piękny, tak czuły, tak delikatny, tak mądry, że po prostu sprawił, iż była gotowa do odrodzenia, gotowa do nowego życia. O to chodzi w Jezusie Chrystusie. Nawet gdybyś czuł się, czuła się zaspokojona całkowicie w swojej potrzeby miłości od ludzi, Masz jeszcze wielką potrzebę miłości boskiej, którą tylko On może dać. Do zobaczenia jutro.